nie polityka. Że idzie fala takich, że będą flagą taką. LGBT, której drukarz odmówił wydrukowania baneru. No ale musi taki... I w Hajnówce to było i... Moim zdaniem tak, to znaczy tutaj oczywiście... Przeciwko prawosławnym. Niektóre środowiska próbują w tym doszukiwać jakiejś wielkiej ideologii, natomiast ja bym... A tutaj przeciwko Słowianom. Sprawy, które trafiają do biura rzecznika, które dotyczą takich właśnie prozaicznych sytuacji, że z różnych powodów odmawia się osobie świadczenia usług, które są powszechnie oferowane. Czyli założenie jest takie, jeżeli oferujemy usługę publicznie, to nie powinniśmy dyskryminować z powodu różnych cech. To nie jest ten moment, kiedy szukamy różnych cech u osób i z różnych powodów odmawiamy. I po to jest przepis w kodeksie wykroczeń, artykuł 138, który mówi, że kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie przeciwko umieszczenie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny. Ale to nie o to chodzi, czy nie wolno, to jest jawna głupota. Ale przykładowo, bo każdy w sobie coś ma. Sprawa, która zakończyła się też rozstrzygnięciem sądu, która dotyczyła odmowy sprzedaży obuwia dla osoby niepełnosprawnej na wózku. No właśnie, że to mogą iść pedały z tymi flagami. Mówię, że każdy ma. Historie wyprowadzania z restauracji osoby, która karmi dziecko piersią. Prawda? To też są sytuacje, które się pod ten przepis kwalifikują. Także wydaje mi się, że Sąd Rejonowy dla Warszawy, dla Łodzi Widzew wydał właściwy wyrok. No tak, a skąd ty to przewidzisz? Nie chodzi Niemka mogła przewidzieć to też. Tak, znaczy oczywiście chodzi o z jednej strony ocenę sytuacji pod względem prawnym, a z drugiej strony czy minister sprawiedliwości. Ona wczoraj mówiła, że jest niewinna i to nie jest jej sprawa. Mówić, że on tutaj zaangażuje aparat prokuratury, która się przyłączy do postępowania i prokuratura będzie dbała o obiektywne rozstrzygnięcie w sprawie. No to jest taki sygnał, który właśnie pokazuje, że drogi sędzio, patrzymy na ręce i będziemy pamiętali, prawda, w kontekście być może przyszłych rozstrzygnięć nominacyjnych. Tym bardziej, że przecież prezydent... Ale rozstrzygnięcia nominacyjne nie są przez gestii ministra. No tak, ale nie wiemy, jakimi kryteriami się kierował pan prezydent. To znaczy teraz... Bo z drugiej strony to jest tak, że wywieranie pewnej presji przez obywateli na sądy jest częścią mechanizmu, bo to jest publiczność w sądzie, prawda, no i tak dalej. No, minister sprawiedliwości jest częścią tego mechanizmu społecznego nadzoru nad stosowaniem prawa, nad rozumieniem prawa, nad jego politycznością i tak dalej. No nie do końca, bo minister ma inną funkcję. Minister jest organem władzy wykonawczej i sprawuje nadzór administracyjny nad sądownictwem, czyli ma zapewniać budżet, ma zapewniać informatyzację, ma zapewniać poprawne funkcjonowanie całej struktury. Ale czym innym jest nadzór administracyjny, a czym innym jest nadzór merytoryczny? Jeżeli minister organizuje konferencję, na której mówi, teraz o to już nikt nie walczy, bo to mogą zęby se wstawią, amplanty, wszystko jest. Merytorycznego. Tutaj warto dodać jeszcze, jak on działa przez prokuraturę jako prokurator generalny. Znaczy ma do tego prawo. Ma do tego prawo. Ma do tego prawo, tylko Ameryki nie odkrywać, ja do dawna jest. Była wykorzystywana w tego typu sytuacjach bardzo, bardzo oszczędnie. Poza tym to jest sprawa niezwykle, no taka powiedziałbym, prozaiczna, tak? To znaczy to jest ja wiem dużo więcej, w OPZ-ie też jest, wszędzie. Diabeł jest Bogiem tego świata, już ci mówiłam tyle razy, Ameryki nie odkrywać, wszędzie diabeł się. Prokuratora ma tutaj... Diabeł jest duchem, to jest ducha nicowego. To jest dla mnie bardzo ciekawe temat. Z drugiej strony narzekamy na brak responsywności z całego systemu politycznego na oczekiwania publiczne, które powinni realizować politycy właśnie, że on jest przyczyną fali populizmu i destruowania demokracji. Więc jakoś ten proces, ta relacja musi się politycznie... Ale to jeszcze jeden przykład, bo wydaje mi się, że on się z tym łączy. Zgodnie z ostatnią nowelizacją kodeksu postępowania... Ja byłem z tymi duchami, jest jak z rakiem.
mówię o specjaliści, że rak to jak szufladki w szafie. Jak te szufladki się otworzą, to rak wyjdzie. A jak ty będziesz panować nad nimi, to te szufladki nie otworzą się i rak nie wyjdzie. Jeżeli będziesz jadła, paliła papierosy i chemię jadła, no to rak wyjdzie. Tak samo i z tymi duchami. Jeżeli zapanujesz nad nimi, jeżeli do nich się nie będziesz zwracała, to one się nie będą odzywały. Po co król Saul poszedł do wróżki Endor? Przecież wróżka powiedziała, że wam nie wolno, bo żadnych duchów nie ma. Ja jestem oszustką i te duchy to tylko szatan diabeł się pod nie podzywa. Cała filozofia. I dlatego potem już na Saula miały te duchy wpływ. A tak by nie miały, żeby on nie ruszał. Nie wspomnę o kwestii funkcjonowania mediów publicznych i można nakręcić niezwykłą spiralę odnośnie tego, jaki wyrok być powinien. Minister, co więcej, komunikując się z mediami... Duszy jako takiej nieśmiertelnej nie ma, ale jak ktoś ten temat rusza, to diabeł się podstawi za zmarłego. Diabeł uda. Przecież o czym my tu mówimy, jak nie oszustwa? O oszustwach wszelkich. Szatan jest oszustem. Wszystkie możliwe media. On się podszywa, on się podstawia, on udaje. Mi się objawiło, ja wiem, że ja wiem, że ci się objawiło, dlatego, bo ty jesteś głupia. To ci się objawiło. No tak, ale duszą jest człowiek i tak było od początku. I co to po Bogu poprawiać, ba, nawet zmieniać? Po co? Nie ma też, w Polsce jest niewymowność sędziów. Znaczy ewidentnie ta sprawa, może inaczej, ewidentnie ten cały problem dotyczący sądownictwa wskazuje na to, że sądy mają problem z komunikacją. To przecież myślę, że kryzys dotyczący Trybunału Konstytucyjnego byłby zupełnie inny, miałby zupełnie inny wymiar, gdyby Trybunał wcześniej dał o lepszą komunikację swoich rozstrzygnięć. No, nawet weźmy tą sprawę reprywatyzacyjną. Wejdziemy na stronę internetową Trybunału, jest faktycznie komunikat, ale dla osoby, która nie jest ekspertem, która nie śledziła wcześniej tematu, zrozumienie tego komunikatu jest wręcz niemożliwe. Tak. Także sam Trybunał pokazywał, że komunikacja nie jest... Była taka kultura, że sędziowie to za bardzo się nie odpowiadają. To jest pewien problem, że oni się upadają na sali sądowej. To jest pewien problem, bo w okresie takiej mediatyzacji życia publicznego, a gdzie jest ten organ milczący, który bardzo dyskretnie się wypowiada tradycyjnie. Ale to nie jest kwestia tego, czy się nie wypowiadasz. Ja się zgadzam, że oni muszą mieć pewne ograniczenia, ale każdy sąd ma do dyspozycji cały szereg narzędzi, aby można powiedzieć, ułatwiać obywatelom zrozumienie rozstrzygnięć. Weźmy Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Jest wyrok pełny, zawsze wydany. Do tego jest krótki komunikat prasowy na dwie strony, który naprawdę tłumaczy i podstawy faktyczne, i o co chodzi, jakie są konsekwencje. Do tego są różnego rodzaju opracowania wskazujące, jak się kształtuje orzecznictwo w poszczególnych tematach. I osoba nawet nie znająca orzecznictwa, tak jest w stanie pojąć, o co ja myślę chodzi. Oczywiście o bardziej jeszcze aktywnej. Nie, sędziów w debacie publicznej. Wcale byśmy się nie umówili na sobotę i niedzielę ewentualnie. Nie namawiam do tego, żeby wybierali sędziów jak Amerykanie, bo to jest wszystkie zagrożenia znamy, prawda? No. Ale że tutaj ta trzecia władza musi stać się... Tam nigdzie nie pojedziesz, bo ty tam po prostu nie masz potrzeby. Uczestnikiem debaty publicznej, tak jak pierwsza i druga, a one zdominowały kompletnie. Zgodzę się, ja myślę, że taką szczególną przestrzenią, twoje miejsce jest teraz w Krakowie, u stóp papieża, nogi wycałować, wymyć i patrzeć, jest takie środowisko, które jest skupione wokół miesięcznika Ingremio. I tam sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, nie dość, że wydają miesięcznik dla ciebie to żadna liturgia, bo ty w nic nie wierzysz, to ci powiem tylko tyle. Na zewnątrz. I to jest ta przestrzeń debaty, która w każdym mniejszym miejscu. A ja po prostu wiem, ja wiem, że ty w nic nie wierzysz. Tylko i wyłącznie ważne. No i co, jesteś w domu? Ustawę reprywatyzacyjną, czy nie? No myślę, że mam bardzo duży kłopot, co z tym zrobić. Na żebry. Jeżeli byliś tym tropem ustawy z 22 lipca, czyli tej ustawy, która została przyjęta przez parlament, a jeszcze nie podpisana przez prezydenta, nie wiem, co prezydent z nią zrobi. Nie, bo jego nie było, on już nie żyje. No bo tamta ustawa mówi, że wszystkie wyroki do 20 lipca, wszystkie rozstrzygnięcia do 20 lipca mają być publikowane, a tu nagle mamy wyrok z 27 lipca i powstaje pytanie... No to jak uważam, to, jak mnie tam nie ma, no to co, no to co, no to gówno, no to potem. Ustawę reprywatyzacyjną, trzeba się najpierw umówić. Przynajmniej rozwiązuje
jedną część problemu, jeśli chodzi o reprywatyzację. I to jest, wydaje mi się, postęp, natomiast to nie zwalnia polityków z odpowiedzialności za przyjęcie kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej. Ale wierzy pan, że pan prezydent to podpisze? Bo to był wyłom w tej praktyce nierespektowania wyroków Trybunału, które jedna z posłanek określiła jako decyzję grupy kolesi, czy coś takiego. No i tu jest właśnie ten, no tak, tylko że z drugiej strony, jeżeli prezydent nie podpisze, to znaczy, że nie zajmuje stanowiska w sprawie tej debaty reprywatyzacyjnej. Można też się zastanawiać, dlaczego trzeba będzie oddać tak, dlaczego tak długo czekał na rozstrzygnięcie Trybunału i wcześniej żadnych działań nie podjął. Także, ale co do przewidywania... Może w tej chwili, nie biorąc pod uwagę orzeczenia Trybunału, może podpisać, wycofując wniosek jeszcze, tak? Jeżeli uznaje, że to nie jest orzeczenie. No wydaje mi się, że po rozstrzygnięciu wycofania... Ale jeżeli nie uznaje rozstrzygnięcia... Mógł wcześniej wycofać. To znaczy, wydaje mi się, że nie mógł czekać do rozprawy. Ale teraz to już jest... Bardzo się zapętliłem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Podna rzecznik obywatelski, moi rozmówcy. Teraz informacja, po informacjach komentarz. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat i kup odporny na wodę i kurz smartfon Samsung Galaxy S7 z aparatem 12 megapikseli za 3199 zł. Tylko do 3 sierpnia. Saturn. Technologia tak ma. Kolejne urodziny? To bez znaczenia. Mam tyle lat, na ile wyglądam. Więc kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki starzenia, natychmiast sięgnęłam po Biolik 35+. Antyoksydacyjne serum odbudowujące. Biolik zwalcza wolne rodniki, przez co chroni skórę przed starzeniem, a także zawiera ekstrakt zaklejny, który odbudowuje włókna kolagenowe, redukując zmarszczkę. Efekty zauważyłam już po pierwszym użyciu. Biolik 35+. Sprawia, że wyglądam młodo i tak też się czuję. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Magazyn Kuchnia poleca przetwory i nalewki z kolekcji dla smakoszy. 111 przepisów na przetwory z warzyw i owoców, a wśród nich doskonałe sosy, wyśmienite dżemy i konfitury z pomysłowymi dodatkami, oryginalne kiszonki i marynaty, a także domowe nalewki, idealne na jesienne wieczory. Specjalne wydanie magazynu Kuchnia już w kioskach. O, rzecz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn weźmie Lokomotiv. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Po nim młody nie haftuje, nie jest zmulony. Lokomotiv. Suplementy diety, drażetki, syrop już od 3 roku życia. Zimliberi, Silizoma. Ogranicza smutki i uboczne podróże. Karol, a jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeżo zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. A już teraz w Lidlu. Papryka czerwona, tylko 5,99 za kilogram. 5,99. Pyszne borówki amerykańskie, jedynie 3,99 za opakowanie 250 gramów. 3,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 29 lipca, minęła 8. Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Filip Kekusz. W ciszy, niemal bez żadnych słów, za godzinę papież odwiedzi były niemieckie obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Wczoraj kilkaset tysięcy pielgrzymów witało Franciszka na krakowskich błoniach. Po ostatnich zamachach w Bawarii kanclerz Niemiec Angela Merkel przedstawia plan walki z terroryzmem. Nowe miejsca pracy i większe zarobki obiecuje Hillary Clinton na zakończenie konwencji w Filadelfii. Od wczoraj była sekretarz stanu, jest oficjalnie kandydatką demokratów na prezydenta. Wizyta w byłym nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau i spotkanie z chorymi dziećmi w szpitalu w Prokocimiu. To tylko niektóre punkty z programu trzeciego dnia wizyty papieża Franciszka w Polsce. Szczegóły zna Łukasz Wojtusik. Jest to bardzo napięty plan. Papież Franciszek po 9 pojawił się na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Przed wejściem do bloku 11, zwanego blokiem śmierci, papieża przywita premier Beata Szydło. Później bardzo symboliczne spotkanie z 12 byłymi więźniami obozu. Ojciec Święty pomodli się przed ścianą śmierci. Odwiedzi też celę śmierci ojca Maksymiliana Kolbego. Ta część wizyty to będzie spotkanie w ciszy. Później papież przejedzie do obozu Birkenau, gdzie m.in. spotka się z grupą 25 sprawiedliwych.
sprawiedliwych wśród narodów świata. Po powrocie do Krakowa kolejne ważne wydarzenie, spotkanie z chorymi dziećmi na terenie Uniwersyteckiego Szpitala w Prokocimiu. Stamtąd papież Franciszek pojedzie na Błonia, gdzie weźmie udział w Drodze Krzyżowej z pielgrzymami, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży. Na koniec krótka rozmowa z młodzieżą przy oknie papieskim na Franciszkańskiej 3. Z Krakowa Łukasz Wojtusik, TOK FM. Wczoraj wieczorem papież także pojawił się w oknie rezydencji arcybiskupów krakowskich przy Franciszkańskiej. Tym razem z przesłaniem do małżeństw mówił o przebaczeniu i pojednaniu. Dobry wieczór. Czujemy taką obecność, żeby właśnie rodziny były silne Bogiem, żeby dawały następne takie mocne pokolenia i żeby te wartości były przekazywane z pokolenia na pokolenie. O to chodzi, o miłość Bożą, tak? Która jest dookoła nas, tylko trzeba ją widzieć. Wcześniej 600 tysięcy pielgrzymów witało Franciszka na krakowskich Błoniach. W homilii na otwarcie Światowych Dni Młodzieży papież mówił m.in. o miłosierdziu i o uchodźcach. Serce miłosierne ma odwagę, by porzucić wygodę, otwiera się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów, powiedział Franciszek. Słuchasz informacji, TOK FM. Angela Merkel wypowiada wojnę islamskim terrorystom. Niemiecka kanclerz w odpowiedzi na serię zajść i ataków z ostatnich tygodni przedstawiła 9-punktowy plan, który ma zapewnić jej rodakom bezpieczeństwo. Z nami jest Dionis Turis. Merkel zapowiada m.in. skuteczniejszą deportację osób, którym jest, a poza tym stworzenie systemu wczesnego ostrzegania, który pozwoli na szybką identyfikację racjonalizujących się osób. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zostaną wzmocnione kadrowo i sprzętowo. Bundeswehr rozpocznie ćwiczenia na wypadek ataków terrorystycznych. Wzmocniona ma być także prewencja, szczególnie w środowisku uchodźców i muzułmańskiej młodzieży. Niektórzy zamachowcy przybyli do nas jako uchodźcy. To naigrywanie się z kraju, w którym udziela im się gościnę, z wolontariuszy, którzy im pomagają, z innych uchodźców, którzy chcą żyć w spokoju. Jestem przekonana, że podołamy wielkiemu wyzwaniu migracji. Pokonamy islamski terroryzm, zapewnimy bezpieczeństwo naszym obywatelom i wzmocnimy integrację przybyszów. Kanclerz Niemiec apeluje też o ściślejszą współpracę między służbami w Europie i uchwalenie unijnych przepisów, które zakażą anonimowych zakupów broni w internecie. To był Dionis Turis. Dziękujemy bardzo. Angela Merkel zapewniła też, że mimo ostatnich dramatycznych wydarzeń Niemcy pozostaną wierne swoim zasadom i będą przyznawać azyl tym, którzy są prześladowani z powodów politycznych, a tym, którzy uciekają przed wojną, udzielą schronienia. Hillary Clinton przyjęła oficjalnie nominację Partii Demokratycznej na prezydenta. W przemówieniu wygłoszonym na zakończenie konwencji w Filadelfii była sekretarz stanu podkreślała, że sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych wciąż jest daleka od ideału i zapowiedziała, że jeśli zostanie prezydentem, będzie zabiegała przede wszystkim o to, by Amerykanie mieli pracę i więcej zarabiali. Poprosiła też o współpracę w dążeniu do wspólnego celu. Cały świat patrzy na to, co robimy. Bądźmy razem silniejsi i patrzmy w przyszłość z odwagą i ufnością. Budujmy lepsze jutro dla naszych kochanych dzieci i dla naszego ukochanego kraju. A jeżeli to zrobimy, Ameryka będzie silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Eksperci podkreślają, że przemówienie Hillary Clinton na konwencji demokratów w Filadelfii było z całą pewnością najważniejszym wystąpieniem publicznym w całej jej 25-letniej karierze politycznej. Fiskusowi mija właśnie termin na zwrot nadpłaty z podatku za ubiegły rok dla tych, którzy wysyłali swoje zeznania na ostatnią chwilę, czyli z końcem kwietnia. Urzędy skarbowe miały na wypłacenie tych pieniędzy 3 miesiące, a z nami w studiu Wojciech Kowalik. Wojtku, dzień dobry. Jeśli zwrotu na koncie nie ma, co to może oznaczać? Tutaj może być kilka powodów. Po pierwsze, fiskus chce sprawdzić, czy z wysłanym PIT-em jest wszystko w porządku i czy na pewno zwrot się należy. Po drugie, może sobie z niego też potrącić ewentualne zaległości podatkowe, jeżeli oczywiście takie wobec skarbówki są. Albo po trzecie, termin 3 miesięcy liczy się na nowo, jeśli już po wysłaniu zeznania pod koniec kwietnia. A czy jak ludzie mają te zasiłki do tam PIT-y, najlepszej sytuacji są ci, którzy zwrotu nie dostają z powodu... Ja mówię ogólnie, ja nie lubię, bo to jest... Jeśli jest już w zwłoce, to raczej w sposób... Nie, ty, ja mówię ogólnie, ty nie rozumiesz, tej linii, ogólnie się mówi. Jeżeli ludzie, no to odpowiadaj na pytanie ludzie. Doradcy to znaczy, że nie. No to może i lepiej jest, bo po co to chodzi? Do ostatniej chwili, ale też można skontaktować się z urzędem i zapytać, co się dzieje. Dziękujemy bardzo. Z nami był Wojciech Kowalik. Już nie tylko miasta chcą refundować in vitro. Do jednej z warszawskich klinik zgłosiła się firma, której właściciel chce sfinansować zabieg kilku kobietom. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zamierza przeznaczyć na to 100 tysięcy złotych. Anna Gmitry-Zabłocka. Firma chce pozostać
anonimowa, ale dyrektor do spraw medycznych w warszawskiej klinice in vitro, dr Tomasz Rokicki, mówi mi, że takie przypadki się zdarzają. Ma nadzieję, że będzie ich coraz więcej po tym, jak państwo przestało finansować te procedury. Zdarzają się takie sytuacje, że zgłaszają się po prostu osoby zwykłe, prywatne bądź instytucje, które chcą opłacać pewnej grupie pacjentów po prostu koszty leczenia. Teraz na finansowanie in vitro decydują się także miasta. Między innymi Łódź, a wcześniej Częstochowa. Jest grupa ludzi, którzy nigdy nie będą w stanie opłacić sobie tego leczenia. W związku z tym, czy to jest inicjatywa, nie wiem, Rady Miasta, jakiegoś środowiska, fundacji, no zawsze będzie pomocna. Rządowy program in vitro miał być realizowany do końca 2019 roku. Tak zdecydował poprzedni rząd, ale ten obecny z tej decyzji się wycofał. Anna Guterek-Zabłocka, TOK FM. Ekonomicznej i pełnej słońca podróży życzy sponsor prognozy pogody. Właściciel serwisu blablacar.pl. Pogoda. Dziś w całym kraju pochmurne i niewiele słońca, znowu możliwe burze i przelotne opady deszczu. 23 stopnie pokażą maksymalnie termometry w Trójmieście, 24 w Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie, 26 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Ekonomicznej i pełnej słońca podróży życzy sponsor prognozy pogody. Właściciel serwisu blablacar.pl. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Jak się wymiksować z wielu kredytów? Trzeba je połączyć. O, ten za samochód, telewizor, kanapę. A co tam, dorzućmy jeszcze zadłużenie na karcie. Jesteśmy wymiksowani. Przenieś swoje kredyty do banku BPH. Połącz jeden nowy kredyt konsolidacyjny i wymiksuj się z wielu rat. Ciesz się lekko sprawnym oprocentowaniem. Zadzwoń 801-39-3939. Koszt połączenia według taryfy operatora. Bank BPH. Po prostu fair. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta. Taryfa opłat i prowizji jest dostępna w oddziałach i placówkach partnerskich banku i na bph.pl. Reklama. Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Rzekowski, to jest piątkowy poranek TOK FM, 10 minut po 8 w tej chwili i zaczynamy rozmowę komentatorów, Wiesław Władyka, polityka, Tomasz Wałek i Leszek Jaszczewski, redaktor naczelny Liberté, który zastępuje Tomasza Lisa. Tomku, no, próbuję być stawowy w tej chwili. Trzymaj się, zbieraj się i wracaj. Rozmowę zaczniemy może od Franciszka, bo to jednak jest zdarzenie znaczące. Wczoraj sporo mówiliśmy o tym, że jednak jest to zupełnie inna pielgrzymka papieska do Polski niż pielgrzymka Jana Pawła II, kiedy entuzjazm, dekoracje w oknach, flagi wywieszane w całej Polsce, ołtarzyki, samochody z chorągiewkami, pierwsze strony gazet i następne 20 stron zadrukowane w całości. Teraz sporo tego w telewizji, ale temperatura taka niska raczej. Z jednej strony Franciszek mówi rzeczy ważne, z drugiej strony mówi je w sposób bardzo taki zdystansowany, czy też taki refleksywny, który może nie sprzyja, czy też nie wpisuje się do końca chyba w bardzo gorącą atmosferę sporu politycznego w Polsce. Więc może to jest przyczyna, a może to po prostu, że co prawda papież, ale nie Polak. Tak, to jest chyba istota rzeczy. Pontyfikat Jana Pawła II trwał tak długo, że wielu ludzi mogło nabrać przekonania, że to jest stan oczywisty, który powinien trwać w nieskończoność, że papieżem powinien być Polak. Natomiast różnica tej temperatury wynika z tego, że papież, niezależnie od oceny jego posługi religijnej, tej sfery samej wiary, odegrał kolosalną rolę w wybijaniu się Polski na niepodległość. Kolosalną. I kiedy powiedział na Placu Zwycięstwa, wyrzekł te słynne słowa, niech wstąpi duch twój, to jakby grom z jasnego nieba. To wrażenie było kolosalne, przejmujące.
Papież Franciszek przyjechał do kraju targanego różnego rodzaju problemami, konfliktami, ale do kraju jednak wolnego, demokratycznego i z natury rzeczy mówi o sprawach słusznych, oczywistych, zdawałoby się, one w zestawieniu z praktyką mogą brzmieć rewolucyjnie czy radykalnie, ale to jest istota przecież chrześcijaństwa, to o czym on mówi, on nie odkrywa żadnej Ameryki. Więc to nie budzi takich emocji. No poza oczywiście naturalnym entuzjazmem młodzieży, która wspaniale reaguje. No tak, no ta młodzież, która przyjechała, ale czy to przesłanie wygłoszone wczoraj na Błoniach coś rzeczywiście porusza? Ja mam takie odczucie, że Franciszek przyjechał do Polski jako głos takiego apelujący do indywidualnych sumień, w tym wypadku polityków, ale przede wszystkim młodych ludzi, Polaków. To jest w sumie przykra konstatacja, że tak naprawdę my słuchaliśmy papieża dlatego, że był Polakiem, a nie dlatego, że był papieżem, czy przywódcą wielkiego ruchu religijnego, tak? Dla ludzi, którzy się nie identyfikują tak bardzo silnie z katolicyzmem. I moim zdaniem jakby wizyta Franciszka jest pierwszą wizytą papieża, bym powiedział, post Jan Paweł II, bo jednak Benedykt XVI to że też mówił po polsku i cały czas podkreślał swoje przywiązanie do swojego poprzednika. To był taki okres przejściowy. Franciszek sam w sobie jest gwiazdą, tylko już inną gwiazdą niż Jan Paweł II. I tak naprawdę z Janem Pawłem II miał aż tak wiele go łączy poza tą właśnie medialnością. I wydaje mi się, że on jest takim papieżem sumienia, który pokazuje, jak bardzo nasza wersja katolicyzmu, ta lokalna, odstaje od kościoła uniwersalnego. Nawet od Żydzi specjaliści od katolicyzmu, proszę słuchać. My w numerze Liberty, który zaraz wyjdzie, właśnie stawiamy pytanie, dlaczego chrześcijaństwo w Polsce się nie przyjęło. I mamy takie poczucie, że ten dysonans poznawczy z Franciszkiem, który oczywiście trochę od kamery i ze względu na to, że jest sąsiednim też showmanem, ale wynikającym że jednak z prawdziwego charakteru i skromności. A widocznie może to nie o to w ogóle chodzi, że o jakąś wiarę chodzi, ale wiary tam nie znajdziesz. To nie jest ten kościół sojuszu tronu z ołtarzem, który nam od czasu śmierci Jana Pawła II próbują zafundować nasi biskupi. Ja się bardzo zastanawiam, czy ludzie, którzy... No to więc gdyby takim prawdziwym katolikiem okazał się ksiądz Rydzyk, no to oni tutaj komentują na Czerskiej, że jak Franciszek tutaj przyjeżdża, to oni tu wszystko kryją, chowają. Żeby Franciszek się nie dowiedział, jaki tutaj burdel u tych biskupów. Ludzie, którzy nie są w kościele, tak komentują Żydzi, że nie pokazują pewnych rzeczy. Jak idziesz do Moskwy, to masz żywopłot po jednej stronie, żywopłot po drugiej, żeby nikt nędzy nie widział. Nie pisałem o tym, ale mogę to powiedzieć, państwo raczej znają mnie pod tej strony, bym powiedział, walczący jest cały klient. Ale ludzie to tak mówią, że tu dziadostwo, tam dziadostwo, żeby nikt nic nie widział. Uważałem, że gdyby ta impreza przyczyniła się do, nazwijmy to, poprawy moralnej nas wszystkich, to byłoby fantastyczne osiągnięcie, dużo lepsze. Także nigdy nie wiadomo, co się zrodzi nagle, rozumiesz? Dużej imprezy sportowej. A Hitler to się nie nagle zrodził? Był wielki ale sukces z tego punktu widzenia. Bardzo bym chciał, żeby to nastąpiło. Pytanie, czy uświadomimy sobie, że... Papieskiej, bo ty jeszcze i tego nie znasz. ...w niewielkim stopniu kościołem Franciszka. Kościołem, który sobie radzi z sumieniami, a nie z politykami. Bo to uważam, że to jest... No, ale ile książek jest w głowie? Już teraz to za 10 zł sobie kupisz legitymację, ci pokażę gdzie. Na temat Piusa XII, Trzecia Rzesza, dzięki komu powstała? No dzięki Rzymowi. Bo jest ciekawym zjawiskiem, jakimś fenomenem, zwłaszcza interesujący, czy ważny. Nic niewykluczony, mam pełno zdjęć porobionych w internecie, dawno są piękne zdjęcia. Od razu napotykając... Można czytać nawet, na kamerach nie polityki. Bo wszystkie te jego teksty o uchodźcach, one są nie nowe, tak. No, powtarzające się, no natrafiają na wyraźną politykę antyuchodźczą, no, w skrócie to. A tak. Z drugą stroną, tak, to za to informacja. Poranek Radia Tok FM. Salon Radia Tok FM. Od poniedziałku do piątku o 20:00. Piąteczek. Zaprasza Wojciech Orliński. Reklama.
Saturn Radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat i kup lustrzankę cyfrową Nikon D3300. Obiektyw 18-105 ze stabilizacją obrazu za 2249 zł. Tylko do 3 sierpnia. Saturn. Technologia tak ma. Kiedyś bulnóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla mnie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w Carrefour należy dać super rabat na wszystkie walizki. Aż 50% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 29 lipca do niedzieli 31 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. ProLiver zawiera cenione składniki wspierające wątrobę, a do tego bonus. ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Wątroba i cholesterol. Suplement diety ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Zapomnij o nieostrych zdjęciach w wakacje. Wybierz smartfon Sony Xperia z aparatem, który przewiduje następny ruch. Kup teraz Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XA i otrzymaj do 200 zł w prezencie. Więcej na sony.com/wakacje. Kolejne urodziny? To bez znaczenia. Mam tyle lat, na ile wyglądam. Więc kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki starzenia, natychmiast sięgnęłam po Biolik 35+. Antyoksydacyjne serum odbudowujące. Biolik zwalcza wolne rodniki, przez co chroni skórę przed starzeniem, a także zawiera ekstrakt z akmeli, który odbudowuje włókna kolagenowe, redukując zmarszczki. Efekty? Zauważyłam już po pierwszym użyciu. Biolik 35+ sprawia, że wyglądam młodo. I tak też się czuję. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 8.20, Filip Kekusz, zapraszam. Premier Beata Szydło i premier Theresa May zapowiedziały w Warszawie, że po Brexicie sytuacja obywateli Unii Europejskiej będzie taka sama jak Brytyjczyków mieszkających w krajach wspólnoty. Szefowie rządów w Warszawie i Londynie zapowiedziały też, że wkrótce rozpoczną się konsultacje międzyresortowe związane z Brexitem. Prywatną mszę dla kilku osób odprawił dziś rano papież Franciszek. Chwała co arcybiskupów krakowskich. Uczestniczyli w niej nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore oraz kardynał Stanisław Dziwisz. Papież wyjechał już z pałacu. Kolejny punkt jego wizyty w Polsce to wizyta w nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie Jacka Domagały i członków jego rodziny, oskarżonych o nieprawidłowości w handlu ziemią. W pierwszej instancji wszyscy zostali uniewinnieni. Prokuratura chce uchylenia tego wyroku, obrona utrzymanie go w mocy. Urzędujący premier Hiszpanii Mariano Rajoy rozpocznie kolejne już negocjacje w sprawie utworzenia nowego rządu. Lider konserwatywnej partii ludowej po spotkaniu z królem Filipem VI, który powierzył mu misję stworzenia gabinetu, przyznał, że nie ma większości, ale jest gotów do współpracy z innymi siłami w parlamencie. Informacje sportowe. To będzie dzień wielkich transferów reprezentantów Polski. Nowe kontrakty mają podpisać napastnik Arkadiusz Milik i pomocnik Karol Linetty. Obaj zawodnicy mają przenieść swoim klubom poważny zastrzyk gotówki. Arkadiusz Milik ma przejście z Ajaxu Amsterdam do włoskiego Napoli za około 30 milionów euro, a Lech Poznań za Karola Linettego ma dostać do 3,5 miliona euro. W historii Lecha drożsi byli tylko Robert Lewandowski, blisko 5 milionów euro, oraz Łukasz Teodorczyk, który kosztował 4 miliony. Organizatorzy igrzysk w Rio zapewniają, że wioska olimpijska jest już w pełni gotowa po naprawach. Wcześniej zawodnicy narzekali głównie na problemy z niezabezpieczonymi przewodami elektrycznymi i zapchane toalety. Niektóre delegacje, m.in. z Australii i Argentyny, groziły nawet, że zamieszkają poza wioską, ale ostatecznie zrezygnowały z tego zamiaru. To pierwsze igrzyska organizowane w Ameryce Południowej i potrwają od 5 do 21 sierpnia. Trzykrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski obawia się, że atmosferę rozpoczynających się za tydzień igrzysk olimpijskich w Rio popsuje widmo z zamachów terrorystycznych. W zeszłym tygodniu brazylijskie służby rozbiły siatkę 10 osób z tak zwanego państwa islamskiego, które przygotowywały zamachy w trakcie imprezy. Zdaniem Roberta Korzeniowskiego środki bezpieczeństwa w Rio będą zdecydowanie bardziej wzmożone niż te w 92 roku. Kiedy się w Barcelonie wychodziło z metra w zasadzie od razu z wioski olimpijskiej, czy metro dojeżdżało do wioski, to była kontrola, ale nie czuliśmy się
mimo wtedy jeszcze ETA była jakimś takim elementem zaskoczenia, czyli organizacja militarna Basków, ale nie było wrażenia funkcjonowania w twierdzy. To pewnie gdzieś tam będzie. Igrzysk w Rio będzie pilnować 85 tysięcy żołnierzy i policjantów. To ponad 45 tysięcy funkcjonariuszy więcej niż w Londynie w 2012 roku. Ponad 380 milionów złotych w latach 2013-2016 wpłynęło z budżetu państwa na konta polskich związków sportowych, które wysyłają swoich reprezentantów na Igrzyska w Rio. Na jednego olimpijczyka w tym okresie przeznaczono średnio ponad 1,5 miliona, wyliczyła firma Grant Thornton. Biało-czerwonych w Rio reprezentować będzie 241-osobowa ekipa. Najliczniejszą grupę stanowią lekkoatleci, to 71 sportowców. Pogoda. Piątek będzie pochmurny, ale im dalej na wschód, tym więcej przejaśnień. Niemal wszędzie możliwe przelotne opady, a także burze. Nieco chłodniej niż wczoraj. 23 stopnie w Trójmieście, 24 w Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie, 26 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 24 minuty po 8, wracamy do rozmowy komentatorów. Leszek Jarzewski, redaktor naczelny Liberté, Tomasz Wodek i Wiesław Władyka są z nami. I Wiesław Władyka doszedł, minął pierwszą ścianę i zbliża się do drugiej. Do drugiej zbliżam się, chyba się druga ściana rozbije o nią, ale ty, druga ściana to ja, no tak, że spotyka się z pewną polityką, z pewnymi słowami i on ponad nimi przechodzi. To jest ta pierwsza ściana. I druga ściana to jest Kościół, który jest najeżony, nieufny, wystraszony, a też na poboczach tego kościoła no, znajdują się tam takie postacie i teksty i hejty, krótko mówiąc, adresowane przeciwko papieżowi. Ja to przeglądałem, to są po prostu przeraźliwe teksty. No Witos Winnicki powiedział, no, Kościół tam, jest przeciwko papieżowi nastawiony. Pastor prowadzi owce na rzeź, prawda, i więc prostu nie będzie się z nim spotykał. To jest niesamowite. To jest na to biskupi. Nawet co, biskupi w sposób zdyscyplinowany no, biorą udział w tych uroczystościach. Niemniej ja nie mogę oderwać oczu od nich. Patrzę na Franciszka. No przecież ludzie nie są ślepi, ludzie wyciągają wnioski. Nie, co te ja do ręki mówię i skończy się tak skończy, że nie są wiara. Nic strasznego im nie powiedział. Odetchnął z ulgą. Niemniej moim zdaniem dlatego też papież mówi ponad tymi dwiema ścianami. On mówi do wiernych. On mówi do ludzi. I ma ten niezwykły dar prostoty. Ja się to naprawdę jestem oczarowany tym sposobem mówienia, biorąc wszystkie poprawki pod uwagę, no, że to jest majestat, że on jest w pewnej liturgii i jest w pewnym niewolnictwie języka, prawda? Ale ma niezwykły dar prostoty i myślę, że jeżeli coś może zostać takiego mocniejszego, to właśnie w ludziach. Że jakaś taka pamięć jakiejś innej rozmowy, jakiejś innej sylwetki, jakiegoś innego gestu, jakiegoś takiego spokojnego, refleksyjnego, godnego przy tym. Tam nie ma umizgów, on jest oczywiście medialny niezwykle, ale on się nie umizguje do tej publiczności, prawda? Nie podlizuje się. Nie podlizuje się. Także no takie ja mam wrażenie. Tak, zresztą ja myślę, że nie tylko ci narodowcy, którzy opluwają papieża w internecie w sposób wyjątkowo paskudny, ale też wielu polityków, zwłaszcza PiSu, odetchnie w istocie z ulgą. Dla nich to jest taka postać trochę nie z tego świata, dobroczliwy naiwniak. Myślą, niech wyjedzie i wszystko zostanie po staremu. Ja pamiętam, kiedy zmarł Jan Paweł II, powstał taki mit, że oto na naszych oczach rodzi się nowe pokolenie, pokolenie JP2. To się okazało kompletnym mitem. Żadne pokolenie się nie narodziło, nic, przebrzmiało to szybciej niż sądziliśmy. Nic trwałego po tym budującego, pozytywnego tak naprawdę nie zostało. I tak samo będzie z tą pielgrzymką. Rzeczywiście w niektórych sumieniach mogą zapaść mocno słowa papieża, czy też styl tej papieskiej posługi, który jest bardzo skromny. On wzbudził prawdopodobnie tęsknotę wśród wielu ludzi za takim porządnym, przyjaznym chrześcijaństwem, którego tak bardzo brakuje naszemu polskiemu katolicyzmowi. Ale zwróciłem uwagę na
wypowiedź któregoś z pielgrzymów polskich, który obserwując te roztańczone tłumy z całego świata, stwierdził nie bez pewnego żalu, że on zazdrości, że my Polacy, polscy katolicy jesteśmy tak ponurzy, jesteśmy tak wypełni z radości obchodzenia, świętowania tej naszej wiary, podczas gdy tutaj w sposób spontaniczny nie, ale na letnicy też jest taka spontaniczna radość. Nie, tylko cytuję taką samokrytyczną wypowiedź Paskiego. Ja się zastanawiam, czy coś z tego zostanie, właśnie, bo to, że będzie to doświadczenie wielorakości katolickiej. Ja nie miałem takie wielkie wrażenie, ale jak się wydawało trafne, jakoś tych młodych ludzi powiedzieli, tacy jesteśmy różni, jest nas tak wielu, a wierzymy w jednego Boga. No niby to takie, taka prosta konstatacja, no ale z punktu widzenia skina, który na widok kolorowego natychmiast czuje potrzebę akcji bezpośredniej, prawda, żeby udało się przestawić szczękę. No to doświadczenie, że przyjeżdżają ci obywatele w różnych dziwnych strojach z Afryki czy z Ameryki Południowej, z różnymi skórami, z różnymi pieśniami, to jest, myślę, jakieś przeżycie. Tak się wyobrażam. Zwłaszcza, że to schodzi do małych miasteczek, bo dzisiaj pielgrzymi wcześniej, którzy przyjechali na świętowanie młodzieży, nie byli tylko w Krakowie, nie byli w dużych miastach, ale ja to słyszałem o tym, że jakaś pani jedzie, nie wiem, do przedboża, tak? Po to, żeby pomagać w kuchni. I potem miałaby tutaj tego, aby miała wypad podłodzie, na której mieszka, znalazło się 30 Francuzów we wsi Kalonów. Ale to mieszkają dość zamożni ludzie, w większości, ale też jakby doświadczenie. Jest Polsce bardzo potrzebne, bo my jesteśmy dość pomaganiczni, nie wszyscy wyjeżdżają za granicę. To, że ta różnorodność i to jeszcze różnorodność w jedności zeszła pod strzechy, to wydaje mi się, że od czasu Solidarności, która była wielkim świętem pluralizmu, a wcześniej nie wiem, że co było takim przykiem. Dni młodzieży, w 1957. To nigdy dość takiego przeżycia, które pokazuje, że w sumie ten brązowy, czarny, żółty, to nie jest taki straszny. Może nie straszmy się tymi genderami, nie straszmy się tymi zamachowcami, co i róż. Że ci ludzie są naszymi braćmi, tak? Takie fraternite, które... Ale myślisz, bo to oczywiście było bardzo piękne, gdyby to się udało. To jest takie... Ale nie liczę na skin, bo to jest osobna kategoria. Ale właśnie czy taki Winnicki na przykład. Nie, ale on jest ideologiczny. Znaczy, jego bym w ogóle nie brał pod uwagę. My mówimy o ludziach, którzy są jakby niezdecydowani, tak? Czy oni są wierzący, mają przekaz od tego naszego kościoła, że jak jesteś wierzący, to walczysz z genderem, z homo, z nie wiadomo z czym, tak? Albo czasem przyjmujesz ONR, tak jak na Białostocczyźnie, a tu przychodzi Franciszek, przychodzą ci kolorowe ptaki z całego świata i mówią, to jest chrześcijaństwo, tak? To jest to miłosierdzie i ta otwartość. I ja o tych ludziach myślę. O tych, którzy będą walczyć z tymi ludźmi. Tu się przełoży tak, że na przykład, że będzie miał mniej sympatyków taki Winnicki, bo ludzie zobaczą, że muszę jest... To jest jeden przypadek, a drugi przypadek to są tacy bardzo integrystyczni katolicy, bo nie sądzę, żeby Winnicki był katolikiem. On jest takim ciasnym nacjonalistą, czy szowinistą wręcz. Ale myślę o ludziach pokroju Tomasza Terlikowskiego na przykład, którzy są przekonani, że to oni stanowią to zdrowe jądro katolicyzmu, czy w ogóle chrześcijaństwa. No tak, ale oni już ekskomunikowali papieża. No właśnie. Prawda? Więc oni nie mają z nim problemu. Dla mnie to jest bardzo ciekawe. Znaczy tutaj, że jakieś rysy się pojawiają pod ciśnieniem tego doświadczenia, tej różnokolorowości. Przecież reportaże pokazują, że ci kolorowi ludzie rzeczywiście schodzą często na poziom konkretnej wsi, konkretnej parafii i tam się dzieją cuda. No to są bardzo ładne opowieści. Coś, co mi się tak podobało w tym pomyśle Franciszka, żeby każda parafia przyjęła jedną rodzinę uchodźców, prawda? Jakby to mogło dramatycznie zmienić te ksenofobiczne takie emocje. Takie to jest faktyczne rozwiązanie, żeby też nie tworzyć gest, prawda? No właśnie, ale niestety. Mnie się wydaje, że to jest też doświadczenie, które będzie wywoływać, musi wywoływać pewną erozję w takiej skamielinie umysłowej. No, że tak, że mamy Kościół, nasz kochany narodowy, który stoi twardo, mówi twarde słowa i nagle pojawiają się ludzie, którzy są jak gdyby z tego Kościoła, ale zupełnie inni, tak?
W związku z tym, jak to połączyć? Ja to przekładam na proste rebusy umysłowe, no, na takie proste wrażenia człowiecze, no, że człowiek chodzi, słucha się tego proboszcza i tak dalej, po czym nagle widzi, że doświadczenie jest całkowicie inne i ma do czynienia z innymi ludźmi. Ale czy temu proboszczowi coś się w głowie przesunie? Ja myślę, że tutaj to słowo, to pojęcie, które padło, parafia, jest jednym z kluczowych, bo któryś z komentatorów stwierdził, że bardzo czynnie w tej pielgrzymce uczestniczą różnego rodzaju duszpasterstwa. Ale duszpasterstwa, czy środowisk twórczych, czy akademickie, to są na ogół elitarne formuły. One przyciągają, czy grupują ludzi już jakoś zorientowanych, wykształconych bardziej. Podczas gdy parafia to jest przekrój społeczny. To są normalni ludzie, którzy tam mieszkają w jakiejś miejscowości. Nie mają nic wspólnego z żadną elitarną formacją typu duszpasterstwo. I sądzę, że przekaz papieża Franciszka jest skierowany bardziej właśnie do parafii, czyli do zwykłych, normalnych ludzi, aniżeli do tych katolickich czy quasi-katolickich elit. Zostawmy Franciszka. Bardzo ciekawa rzecz z ustawą reprywatyzacyjną się zrobiła, bo Trybunał, jak wiecie, uznał, że jest konstytucyjna ta ustawa, którą pan prezydent Komorowski skierował do Trybunału właśnie, nie podpisując jej. Niestety. No i teraz PiS jest w podwójnej pułapce. Po pierwsze jest taki pułapce, że no, musiałby się opowiedzieć wyraźnie przeciwko dekretowcom, którzy jednak są dość silnym, ale nawet bardzo silnym lobby. Czyli musiałby się opowiedzieć za inną koncepcją własności, za własnością jako funkcją społeczną, a nie świętym prawem, czyli odejść od takiego chrześcijańskiego średniowiecznego myślenia, które w środowiskach liberalnych częściowo przetrwało niestety. Ale z drugiej strony też padł w pułapkę własnej ustawy. No bo ta ustawa, którą uchwalił właśnie, a prezydent jeszcze jej nie zdążył podpisać, nakazuje publikację orzeczeń sprzed 20 lipca, a to jest 27, więc to jest druga pułapka. I właściwie wiadomo, nawet gdyby chciał prezydent, to czy on może to podpisać? Jeżeli podpisze ustawę o Trybunale, to czy będzie mógł podpisać reprywatyzacyjną? Może najpierw powinien podpisać reprywatyzacyjną, a potem o Trybunale? No sam nie wiem już. W każdym razie to jest podwójna pułapka. Jak myślicie, jak PiS z tego wybrnie, bo jeśli nie podpisze, jeżeli ta ustawa nie wejdzie w życie, no to Warszawa będzie oddawała kolejne szkoły, przedszkola, szpitale, parki. No mówiąc krótko, katastrofa reprywatyzacyjna będzie się to przekleństwo Bieruta kontynuowało. To jest o tyle trudniejsza dla PiS-u sprawa, że gdyby tak się zdarzyło, że wybory prezydenckie wygrałby Bronisław Komorowski, autor tego niezbyt fortunnego weta, to wtedy... Nie będę straszył do was. Tak, tego posunięcia. Ale efekt może być podobny. Tak, to wtedy na zasadzie przekory, niezgody PiS, jestem przekonany, byłby przeciw. Będąc przeciw Komorowskiemu. Ale kiedy prezydentem jest Andrzej Duda, sprawy mają się zgoła inaczej. I myślę, że w tej chwili w PiS-ie trwa burza mózgów, którą przetnie niebawem decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Do tego to się sprowadza. To jest dość dramatyczna sytuacja. PiS prowadzi przecież kampanię potępiającą reprywatyzację warszawską i zresztą w dużej mierze słusznie, bo tu rzeczywiście działy się rzeczy i dzieją się rzeczy poruszające. Może żeby obejść ten problem, PiS powinien jeszcze raz uchwalić tę ustawę w Sejmie i ją szybko podpisać. Prawda? Bo ja mam taką obawę, że ten proces po prostu wpadnie w te luki prawne i się z tego nigdy nie wydobędziemy i będziemy kolejne szkody robili. Poranek Radia Tok FM. Sprawy między
międzynarodowe. Dyskryminacja mniejszości. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalanie i jego stosowanie. Ekologia i ochrona przyrody. O wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku, od godziny 18 w programie Post Factum. Zaprasza Paweł Sulik i Agata Kowalska. Reklama. A jak pan przygotowywał się do igrzysk? No, trenowałem, dużo trenowałem. Przede wszystkim ćwiczyłem polski gest zwycięstwa. Te nowe igrzyska w sklepach Euro. Samsung Galaxy J5 LTE za 699. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10 za 1199. 48 cali. Smart TV Samsung, wbudowane Wi-Fi za 2390. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego wybrałam Biolik? Bo taniec potrafi wycisnąć siódme potę, więc na antyperspirancie muszę polegać bezgranicznie, jak na partnerze. Biolik zapewnia mi niezwykle skuteczną ochronę i... Także proszę Państwa, dzisiaj już jest naprawdę piątek, bo... O wszystkim też Państwo usłyszą i o flagach niemieckich, i o nazizmie, i o wszystkim. Nie wiem do końca, czy to jakąś brać kurteczkę, czy cokolwiek takiego, wiecie Państwo, bo jest nie wiadomo co. Jedną rzecz taką wezmę taki sweterek, mam taki ładny sweterek, mam, to sobie chyba założymy, bo nic tu nie jest pewne dzisiaj, nic tu nie jest pewne, nic tu nie wiadomo. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, kończy ta Barbie Baby Langstrom Extra. Barbie Baby Langstrom Extra. Ba, nie zamierza. No oczywiście, że wiadomości nie ma, oczywiście, że reklama. Także z tymi Żydami, to wiecie Państwo, ja na Centralnym kiedyś znalazłem takie cztery kartki i to dwa razy opowiadałam w internecie. W El Mercedes jest. Tam jest, że jak papież nawet zostanie i jest Żydem, to potem kolejny papież też będzie, że oni chcą ludzi wykończyć, tam są cyfry, tam są symbole, tam są liczby. Tam wszystko jest w tym wypracowaniu pana profesora, jak on się tam nazywał. No i on zostawiał pewnie te swoje wypociny, to tu, a to tam. Ale to jest tak logiczne, tak spięte, że ciekawe, czytać. Informacje Tok FM. Omalowany. 8.40, Filip Kekusz, zapraszam. Autostrada A4 jest teraz zablokowana w obu kierunkach w Małopolsce, między węzłami Balice i Kraków-Skawina. Drogą przejeżdża kolumna samochodów papieskich. Z powodu złych warunków pogodowych Franciszek jedzie do Oświęcimia samochodem, a nie, jak było planowane, leci helikopterem. Przed południem papież ma przejść przez bramę nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Spotka się też z 12 byłymi więźniami obozu. Powoli normuje się natomiast sytuacja w okolicach dworca Łódź-Kaliska. Po tym jak rano zerwana została sieć trakcyjna, pociągi przejeżdżające przez dworzec i ruszające z niego miały do 70 minut opóźnienia. Niektóre jechały objazdami albo były przepychane lokomotywami spalinowymi. Teraz służbom udało się naprawić awarię. Słuchasz informacji Tok FM. 9-punktowy plan, który ma zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Niemiec, przedstawiła Angela Merkel. Kanclerz skróciła urlop i wróciła do Berlina po kilku atakach w różnych częściach kraju. Wśród działań prewencyjnych są stworzenie systemu wczesnego ostrzegania, które pozwoli na szybką identyfikację radykalizujących się osób, wzmocnienie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ćwiczenia Bundeswehry na wypadek ataków terrorystycznych. Merkel apeluje też o uchwalenie unijnych przepisów, które zakażą anonimowych zakupów broni w internecie. 4 osoby stracono tej nocy w Indonezji. To 3 obywateli Nigerii i 1 Indonezyjczyk skazani za handel narkotykami. W sumie władze w Dżakarcie zdecydowały o tym, że w ten weekend straconych zostanie 14 osób, w tym 10 cudzoziemców. Egzekucje przeprowadzono mimo gwałtownych protestów w stolicy Nigerii, Abudży. Prezydent i szef rządu, Joko Widodo, pozostaje jednak głuchy na apele o zniesienie kary śmierci w republice. Nie przyjął też prośb o ułaskawienie skazanych. W zeszłym roku w Indonezji stracono 8 osób skazanych za handel narkotykami. Pogoda. Piątek będzie pochmurny, ale im dalej na wschód, tym więcej przejaśnień. Niemal wszędzie możliwe przelotne opady, a także burze. Nieco chłodniej niż wczoraj, 23 stopnie w Trójmieście, 24 w Gorzowie, Poznaniu i Szczecinie, 26 w Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. W ten sposób.